Siema. Świat nie jest kolorowy. Nie jest też czarno-biały, a często jest w odcieniach szarości. Często też ta szarość jest nie do odróżnienia od siebie. To były moje słowa jak coś. Często decyzje, które podejmujemy, nie są jednoznaczne. Albo z pierwszej perspektywy wydają nam się dobre, a ostatecznie okazuje się, że wcale takie nie są. I o tym właśnie jest dzisiejszy odcinek. Witam Was w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. W odcinku z decyzji, które na pierwszy rzut oka były dobre, jednak później okazywało się, że nie do końca jest to prawda. Lub odwrotnie. Że były złe, a ostatecznie okazywały się dobre. Muszę popracować nad tymi wstępami. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo 96% osób, które ogląda te materiały, ogląda na Janka bez suba. Możecie też zostawić followa na Twitchu, czy wejść na Discorda. Tam można popisać o różnych wiedźmińskich rzeczach. A my, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Pewnie każdy, kto grał w Wiedźmina, kojarzy Sarę. Małe, słodkie bożątko, które postępuje dość nieodpowiednio. Wyłając złe sny na onej romantkę, Corin Tilly. I które to nie pozwala się śniążce obudzić. Ostatecznie musimy z Corin porozmawiać, więc i sprawę bożątka musimy jakoś załatwić. Kiedy w końcu odkrywamy, kto męczy onej romantkę, okazuje się to właśnie mała Sara. W pewnym momencie stoimy nad bardzo ważnym wyborem, który zadecyduje tak naprawdę o jej losie. Większość osób wybrało opcję dogadania się z bożątkiem, no bo umówmy się, nie dość, że mała Sara jest przesłodziakiem, to na dodatek dziecko podobno istotą, więc od razu czujemy do niej pewnego rodzaju współczucie, a pewnie i wielu z nas rodzicielski instynkt. I generalnie nie jest to najgorsza opcja. Kiedy wybierzemy tą opcję, Sary nie będzie trzeba dalej namawiać, i zgodzi się dla nas obudzić wieszczkę. Po wybraniu tej opcji ostatecznie doprowadza nas to do takiego zakończenia. Dawno temu ludzie zaczęli wznosić miasta, żeby odgrodzić się od świata pełnego potworów. Nigdy nie wyzwolili się od strachu przed stworzeniami, które mogą się ukrywać wewnątrz kamiennych murów. Ale w rzeczywistości to nie mury zapewniają bezpieczeństwo. Dom wcale nie oznacza miejsca, w którym można zamknąć się na klucz. Żeby znaleźć prawdziwy dom, czasem trzeba przejść długą drogę. Jest jednak jeszcze druga opcja, o której wcześniej wspomniałem. Żeby wyrzucić małą Sarę, to trzeba być jakimś kompletnym zwyrolem, ale jak najbardziej można to zrobić. Będziemy musieli wtedy się udać po gałęzie łopianu, a później będziemy musieli tym łopianem napalić w piecu. Ty świnu, chciałeś mnie udusić, buraku, ćwoku, żeby ci kiedyś to samo zrobili. Sara ostatecznie się wyniesie, ale nie będzie to ostatnie spotkanie z Sarą. Okaże się wtedy bowiem, że ostatecznie misja ta ma również i szczęśliwe zakończenie w tym wariancie, jak i nieszczęśliwsze. Mówią, że duchy są zewnętrznym przejawem wewnętrznego strachu. Ponoć w nawiedzonych miejscach straszy wyolbrzymiona samotność. To nie jest prawda. Prawdą jest natomiast, że potwory bywają samotne jak ludzie. Prawdą jest, że aby pokonać samotność, trzeba najpierw przezwyciężyć strach. Czasami się to udaje. Onej romantka wyszła z tego cało, a Sara znalazła dla siebie nowego przyjaciela. W tym naszym małym podsumowaniu decyzji, Geralt mówi, że aby najpierw pokonać samotność, trzeba przezwyciężyć strach. Mała Sara nie dość, że znalazła sobie kompana, którym zapewne dużo lepiej się dogaduje, przez fakt, że są przecież tej samej rasy, to jeszcze nie utknie na całe życie w jednym małym ciasnym domku. A w końcu jest wolna. Może chodzić gdzie chce i kiedy chce. W tym wyborze, nawet ten zły z pozoru podły wybór, ostatecznie okazał się mieć szczęśliwe zakończenie. A nawet i szczęśliwsze niż ten, powiedzmy, podstawowy wybór, który na pierwszy rzut oka wydawał się lepszy. Z pozoru zły i podły jest też Junior. Nawet no nie z pozoru. I to właśnie na pewnym etapie gry stajemy przed wyborem, co poczynić z jego losem. Junior w całym swoim życiu nie pomógł nikomu. To słowa nie tylko Geralta, ale i Tasaka. I zapewne są one prawdziwe. A zranił nie tylko dziewczyny, które znajdujemy martwe w jego pokoju, ale również Ciri i Dudu. I chociaż nie wiem, czy jest postać w grze, która zasługuje na śmierć bardziej niż właśnie on, to w pewnym momencie stoimy przed ważną decyzją i możemy mu odpuścić. To znaczy nie do końca mu odpuszczamy, bo Geralt też mówi później takie słowa. Nie jestem katem. Dzięki ci, odwdzięczę się, to moje miasto i... Milcz. Wiesz co, zastanawiam się, co powiedzą twoi przyjaciele z Wielkiej Czwórki, gdy dotrze do nich, że pracujesz dla Radovida.
Ej, zaczekaj! Co ty mówisz? Poczekaj! Co się dzieje z Juniorem, nie wiemy przez następne dobre godziny gameplayu. Ale w pewnym momencie Ciri chce wrócić do wszystkich i odwdzięczyć się za pomoc zarówno tym, którzy jej pomogli, jak i tym, którzy niekoniecznie jej pomogli. Jeżeli podjęliśmy wybór taki, że zabijamy Juniora, Ciri, kiedy będzie odwdzięczać się wszystkim, na pewnym etapie powie nam, że chyba jednego nie zabiliśmy, bo podobno śmiga sobie po mieście. Oczywiście ta osoba to będzie Dudu, który zacznie od tego momentu podszywać się pod Juniora. Ale co ciekawe, kiedy go nie zabijemy, dla Juniora tak czy siak oznaczać to będzie tragiczny koniec, a nawet i tragiczniejszy. Szybka śmierć od ciosa mieczem to zdecydowanie za mało, jak dla Cypriana Willeya. A kara, jaką dostaje, kiedy go nie zabijemy, jest dopiero prawdziwą zemstą. Po takim widokiem zostajemy przywitani, kiedy spotykamy go po raz drugi. Skurwiel Junior nie był pobożnym człowiekiem, ale przyszedł taki moment, gdy modlił się o swoje życie do wszystkich bogów naraz. Bogowie nie lubili Juniora, dlatego wysłuchali jego modlitw. Po latach skurwiel Junior żałował tylko jednego. Żałował, że w tamtej chwili nie dał się po prostu zabić. W tamtym momencie miał jeszcze dosyć odwagi. Potem już nie. Au! Ty mała gnido! Chociaż zasługiwał na śmierć, dostał tak naprawdę coś gorszego. Obrzucany kamieniami, pijany i obdarty z jakiegokolwiek szacunku. Do końca swoich dni będzie pamiętać o każdej swojej złej decyzji, jaką podjął w życiu. Zapewne też każda osoba w mieście wie, jakim człowiekiem tak naprawdę był Junior. Więc raczej pomocy od nikogo nie dostanie. Wręcz przeciwnie. Za to na pomoc zasługiwała pewna dziewczyna, którą spotykamy już w pierwszej otwartej lokalizacji, do jakiej trafiamy. Biały Sad. Kiedy trafiamy do Białego Sadu, jeden z pierwszych potworów, na jakie natrafiamy, to Gryf. Na Gryfa ostatecznie dostajemy zlecenie przez jednego z Nilfgaardczyków, a żeby go dopaść, musimy znaleźć jego leże i zrobić przynętę. A przynętę zrobimy z rośliny o nazwie Szakłak. O tym, gdzie jest Szakłak, poinformuje nas Tomira i to u niej spotykamy pewną dziewczynę, która jest ciężko ranna. Ostatecznie okazuje się, że raniona została właśnie przez Gryfa, na którego polujemy, i że prawdopodobnie umrze. Stoimy wtedy przed wyborem albo pozwolić Lenie dokonać swoich dni, albo możemy jej podać jaskółkę. Wiedźmiński eliksir stworzony do regeneracji zdrowia, który potrafi leczyć nawet wewnętrzne obrażenia. Jeżeli pozwolimy jej umrzeć, zaskoczenia nie będzie, bo Lena po prostu umrze, ale przynajmniej umrze w spokoju. Jednak kiedy podamy jej jaskółkę, zaskoczenie będzie, bo nie umrze ona w męczarniach, tak jak Geralt to przewidywał. To jak mówiłem, może jej zaszkodzić bardzo. A uda jej się przeżyć. Decyzja ta ostatecznie okazuje się jednak bardzo zła, ponieważ w obozie Nilfgaardczyków spotykamy później jej chłopaka, który mówi nam o takie słowa. Geralt z Rivii, tak? Byłeś jakiś czas temu w Białym Sadzie pod Wyzimą. Urocza wieś, gdyby nie te wszystkie trupy. Gdyby nie ty, byłoby o jednego więcej. Lena, ona przeżyła, dzięki twojemu eliksirowi. Słuchaj, Lena nie do końca doszła do siebie. Zabrałem ją, kiedy mnie tu przenieśli. Myślałem, że się jej poprawi. Ale nie. Nie odzywa się, nie poznaje ludzi. Większość dnia śpi. Nie wiem, czy ci dziękować, czy przekląć za to, że nie dałeś jej umrzeć w spokoju. Wierz mi, ja stałem przed trudniejszym wyborem. Mówi to w bardzo lekki sposób, ale Lena dosłownie po naszym eliksirze przestała się odzywać i przestała poznawać ludzi. Jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmi, stała się tak naprawdę cieniem samej siebie i nie potrafi rozpoznać nawet osoby, którą kiedyś kochała. A Nilfgaardczyk do końca życia będzie musiał oglądać ukochaną osobę, która nawet go nie rozpoznaje. Albo pewnego dnia nie zniesie już tego i zostawi ją na pastwę losu, a Lena i tak umrze. Ta decyzja to decyzja, która została podjęta przez zapewne większość z nas.
a jest ona tak naprawdę dużo mroczniejsza niż zostawienie Leny po prostu na śmierć. Na śmierć możemy też zostawić Iris von Everett, w dodatku Serca z Kamienia, jeżeli zabierzemy jej róże. W Wiedźminie 3 w dodatku Serca z Kamienia wykonujemy zadania dla Olgierda, właściwie to dla pana Lusterko. Ostatnie z zadań to odzyskać fioletową różę, niegdyś podarowaną dla Iris przez Olgierda. Zadanie to jest niezwykle ciężkie do wykonania, bo róża ta już dawno nie istnieje. Jednak możemy ją znaleźć nie tylko w tym świecie, ale też w innym. Odnajdujemy w końcu różę i w zależności od poprzednio podjętych opcji dialogowych będziemy mogli stać przed wyborem zabrania tej róży lub jej niezabierania. Gra dosadnie nam sugeruje, że powinniśmy zabrać tą różę, podpowiada, że uwolnimy wtedy Iris od cierpienia, uwolnimy kota i psa od służby, a Olgierd będzie mógł wtedy przecież zobaczyć po raz kolejny tą różę, którą podarował swojej ukochanej. Jednak nie jest to najlepsza opcja, bo jak się okazuje, najlepsza opcja to ta, której nie uwalniamy Iris od cierpienia, pod warunkiem, że później wywalczymy wolność duszy dla Olgierda. Duch Iris potrafi się przemieszczać w obrazach, więc Iris zrobiła to, co umiała. Umieściła się na obrazie i postanowiła jeszcze raz zobaczyć swojego męża. A my ten obraz Olgierdowi dostarczamy. Kiedy uwolnimy ducha Olgierda od pana Lusterko, tak naprawdę przez resztę wolnego życia, jakie zostało szlachcicowi, Olgierd będzie na zawsze razem z Iris. W przypadku, kiedy jednak nie uwolnimy duszy Olgierda, Iris może być na dodatek po tych wszystkich cierpieniach świadkiem śmierci swojego ukochanego. To jest chyba absolutnie najmroczniejszą opcją w całym Wiedźminie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw subskrypcję. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, wpadnij też na Twitcha, wpadnij na Discorda, a my widzimy się w następnym. Do zobaczenia. You look lonely. I can fix that.